Dzisiaj pogadamy sobie o Honorze 9X. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak używało mi się tego urządzenia, zapraszam do oglądania. Zastanawiam się, od czego zacząć i może zacznę od tego, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że niestety to urządzenie jest chyba ostatnim urządzeniem tej marki, jakie widzimy w Polsce. Obym się mylił, no ale jak wiecie, Honor to Huawei, Huawei to konflikt USA, Chiny, ban i nawet jeżeli Huawei się tam jakoś dogada ze Stanami Zjednoczonymi i z Googlem i z dostępnością do wszystkich aplikacji Google'a, no to w tym momencie ten Honor i tak na razie już został wyrugowany z Polski. Jeszcze oddział jest, jeszcze oddział sprzedaje rzeczy, ale już o nowych premierach raczej nie słychać. Huawei będzie się skupiał raczej na swoich urządzeniach, poświęcając Honora. Szkoda, bo to były naprawdę bardzo fajne i to są bardzo fajne telefony za stosunkowo niewielkie pieniądze. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, 9X. Fajny telefon, ale on padł ofiarą tej wojny Stany Zjednoczone-Chiny, dlatego że w stosunku do poprzednika, czyli 8X-a, ten telefon nie jest żadnym krokiem do przodu, a niestety jest krokiem wstecz. To znaczy, mamy dokładnie ten sam procesor, czyli Kirin A710, ale nie mamy jednej, jak dla mnie osobiście, podstawowej rzeczy, czyli nie mamy NFC. To jest telefon bez NFC, a 8X NFC posiadał. No i dlatego, jak ja zawsze używam dwóch telefonów, no to niestety ten telefon nigdy nie był moim telefonem głównym. Ja zawsze muszę płacić swoim telefonem. To był telefon, w którym zawsze miałem kartę służbową. No i teraz co? Chwila o tym, jak tego telefonu z takimi brakami mi się używało. Po pierwsze, telefon jest wielki. Przekąt na ekranu to jest 6,6 chyba dziesiątych cala, więc miłośnicy małych urządzeń szukać tutaj czego nie mają. No i też obsługiwanie tego telefonu jedną ręką jest, no jest niemożliwe, tak? Nawet ja, osoba, która ma naprawdę wielkie łapy, tego telefonu jedną ręką do końca nie zawsze jest w stanie obsłużyć. Jak się do telefonu dostajemy? Czytnik linii papilarnych jest tradycyjnie z tyłu i on jest tradycyjnie dla wszystkich urządzeń Honor Huawei bardzo szybki, jak widzicie. Ale jest to jedyna metoda odblokowania tego telefonu, dlatego że nie odblokujecie go twarzą, to znaczy możecie jeszcze oczywiście wbijać jakieś kody, piny i tak dalej, natomiast odblokować tego telefonu waszym obliczem nie dacie rady. Tak Honor zrobił, kamerka do selfie jest tutaj, widać, ona się wysuwa w ten sposób. No ale inaczej niż na przykład w telefonach Xiaomi, inaczej niż w telefonach Oppo, gdzie tą kamerką z przodu można odblokować telefon, a ta kamerka też się wysuwa, tutaj takiej możliwości nam nie dano. Są tego dosyć duże minusy w pewnych sytuacjach, na przykład takie jak używacie tego telefonu jako nawigacji samochodowej, albo jeżeli macie go po prostu wrzuconego w uchwyt samochodowy, macie wyłączony, chcecie włączyć ten telefon, no to niestety jesteście zmuszeni do wbijania kodu, bo inaczej nie da rady, bo tutaj palcem z tyłu pewnie będzie ciężko. Ekran to IPS, a nie AMOLED. Dla jednych wada, dla drugich zaleta, przynajmniej się wam nie wypali. Ja oczywiście wolę AMOLEDy, ale jeżeli IPS-ik, no to tak naprawdę te Honory mają chyba najfajniejsze te IPS-y. Te barwy są takie najbardziej żywe, więc tutaj nie będę narzekał. Co do budowy jeszcze, no to kamerki tutaj z tyłu wystają troszeczkę, jakby co, to mamy taki kejsik, czyli etui przeźroczyste w pudełku, więc zawsze możemy ten telefon ubrać w to etui. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba widać. Tak ładnie się odbija z tyłu światło i układa się w takiego X-a. No więc to taki bajer, który powoduje, że ten telefon jest jakoś tam ładniejszy. Co jeszcze mamy? Mamy mini jack na słuchawki, no i to jest duża zaleta dla wielu osób, USB-C i głośnik pojedynczy na dole. Od razu może sprawdzimy, jak ten telefon brzmi. No, jak widzicie, z trzymaniem zakładek w pamięci jest średnio.
Ale o tym za chwilę. A na razie muzyka. No więc głośniczek jeden, ale naprawdę głośny, donośny i całkiem do posłuchania. Na słuchawkach muzyka jest jak najbardziej przyjemna, przynajmniej jak na tą klasę urządzenia. Tutaj nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń. Jak tego telefonu mi się używa, w sensie jak on działa? Tak, demonem szybkości ten telefon nie jest na pewno. W Antutu Benchmark taki wynik, no więc szału jakiegoś wielkiego nie ma. Ale generalnie nie jest źle, przy czym ja musiałem zrobić jedną rzecz, polecam tak naprawdę. Musimy wejść w ustawienia, wejść sobie w baterię, wejść w uruchamianie aplikacji i normalnie wszystko mamy tutaj odznaczone. Co skutkuje tym, że jak włączymy sobie ekran, to de facto nie schodzą na ten telefon żadne powiadomienia, żadne maile. W momencie, kiedy ekran odblokujemy, nagle dostajemy 10 maili, 10 jakichś różnych powiadomień z różnych aplikacji. Ten telefon na chwilę się blokuje, przycina. Strasznie mnie to wkurzało. Jeżeli zrobimy sobie tak, czyli jeżeli wyłączymy sobie to automatyczne zarządzanie wszystkimi, no to wtedy ten telefon zacznie nam, zobaczycie, działać o wiele płynniej. Wszystko zacznie tutaj ładnie schodzić. No i używanie tego telefonu stanie się naprawdę o wiele przyjemniejsze niż wcześniej. Ja polecam, co prawda, skraca się troszeczkę czas pracy na baterii, ale i tak ta bateria tutaj jest duża, o tym jeszcze też za chwileczkę powiem i z tym nie ma najmniejszego problemu. Teraz co my tutaj mamy w środku? Jak widzicie MUI, a nie Magic UI, tak się chyba to nazywało w Honorze, więc już tutaj nawet nie udajemy, że to jest jakieś inne oprogramowanie. Android 9, natomiast poprawki bezpieczeństwa mam już ze stycznia tego roku, więc nie jest źle, tak? Czy będzie Android 10? No pewnie tak. Myślę, że tutaj nie powinno być żadnego problemu. 4 GB RAM-u. 128 pamięci wbudowanej, więc naprawdę dużo. No i tak jak mówiłem, slot hybrydowy, czyli można tam wrzucić też kartę pamięci. Działa to wszystko naprawdę fajnie, dosyć szybko. A co do oprogramowania, no to też już 1000 razy o tym mówiłem. Na pewno wszyscy wiedzą, jak to MIUI wygląda. Można sobie na przykład blokować wybrane aplikacje. Ja sobie tak zrobiłem z Messengerem, czy możecie je zablokować odciskiem palca i dopiero jak naciśniecie czytnik linii papilarnych, to tam wejdziecie, czyli nikt niepowołany wam się do jakichś różnych programów wybranych przez was nie dostanie. Jakie ten telefon robi zdjęcia, bo to myślę, że sporo osób interesuje. Ten telefon ma zwykły aparat i aparat szerokokątny, i tutaj trzeci do wykrywania głębi. I zdjęcia, jak na tą półkę cenową, są naprawdę fajne. To znaczy, mi osobiście bardzo się podobają i ze zdjęć w tym telefonie ja jestem bardzo zadowolony. Narobiłem ich trochę i one za każdym razem mi się podobają, bo mają ładną kolorystykę. Oczywiście sztuczna inteligencja podkręca nam troszeczkę te kolorki, ale ja używałem cały czas tej sztucznej inteligencji i zupełnie na to nie narzekałem. Bardzo fajne wykrywanie głębi, w sensie taki tryb portretowy. Ładna szczegółowość. Jak są dobre warunki, no to zdjęcia są świetne. Szeroki kąt, troszeczkę ciemniejszy, troszeczkę ta jakość nam spada, ale też jest to cały czas poziom bardzo przyjemny. Te zdjęcia się bardzo ładnie później prezentują. I ja z tego aparatu w tym przedziale cenowym jestem naprawdę zadowolony. Jest typ nocny i on nie jest zły. Nie jest oczywiście najlepszy. Nie jest taki jak w telefonach za tam parę tysięcy, ale coś tam w nocy też jesteście w stanie zrobić ciekawego. No i wideo, które jest takie sobie bez optycznej stabilizacji obrazu, ale w tym przedziale cenowym ono jest akceptowalne, więc może ja już nie gadam, tylko zobaczcie sobie zdjęcia i zobaczcie, jak ten telefon się w tym przedziale
prezentuję. Tutaj fajne zdjęcie, słuchajcie, od razu powiem. Na spacerze przychodzi pani z psem codziennie i kot jest dziki. Kot jest dziki, pies jest ze schroniska wzięty, bo rozmawiałem z tą panią i ten pies w schronisku był razem z kotami, a dziki kot do niego przychodzi i pani codziennie przez 15 minut daje kotu taką możliwość przytulania się do psa. Pies jest zadowolony, przeszczęśliwy i kot tak samo przytula się do psa, ociera o niego. No, a później sobie gdzieś tam idzie. No, taka fajna historyjka ze spaceru. Dobrze, już nie gadam. Zobaczcie zdjęcia, zobaczcie filmy, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Witam. To jest nagranie Full HD, 30 klatek na sekundę. Możemy jeszcze nagrać 60 klatek na sekundę, ale 4K już nie. Co możemy zrobić podczas nagrywania? Możemy zapauzować, zrobić zdjęcie i przerzucić się na obiektyw szeroki. No i tak to wszystko wygląda. Cichopies. No i jeszcze nieszczęsne selfie, którego nie lubię, za które nie przepadam i za które bardzo przepraszam. Full HD. 30 klatek na sekundę. To jest wszystko. No i to tyle. Idę sobie już. Hej. Co tam nam jeszcze zostało? Została nam jeszcze bateria. Bateria ma 4000 mAh i to jest bateria, która w zasadzie powinna nam wam starczyć na 2 dni. I tak mniej więcej wystarczała. Jeden dzień, jak bardzo intensywnie tego telefonu używacie. Do baterii nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, a powinienem. Niestety nie mamy żadnej diody powiadomień, ani nic takiego. Oczywiście tutaj też nie ma Always on Display. Czyli no jak jakieś powiadomienia, jak coś się dzieje, to za każdym razem ten telefon musimy niestety wybudzić. No to taki minusik. Chciałbym, żeby jakaś dioda powiadomień tutaj się znalazła. No i tak na koniec, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Sądzę sobie, że to nie jest zły telefon, ale to nie jest specjalnie postęp w stosunku do 8X-a z przyczyn no, niezależnych może od tej firmy, od Honora, no ale jest jak jest, tak? Ten telefon na początku kosztował chyba 1299 zł, co było zdecydowanie moim zdaniem zbyt wysoką ceną. W tym momencie możecie go kupić za 1000 zł bez złotówki i to już jest zakup sensowniejszy. Im taniej go kupicie, tym lepiej. Szkoda, że nie ma NFC, bo wtedy można by go polecić spokojnie. Brak NFC na pewno ograniczy zainteresowanie tym telefonem, ale też dla wielu osób to NFC wcale nie jest takie potrzebne. Natomiast ten telefon na przykład doskonale się sprawdzi jako nawigacja samochodowa, dlatego że z tym nie ma najmniejszego problemu, a przy tym ekranie to się wam nie wypali, więc w pewnych scenariuszach ten telefon może być nawet całkiem korzystną inwestycją, natomiast generalnie no, szkoda, że to jest taki telefon, że w stosunku do 8X on specjalnie do przodu nic więcej nie ma. No i to by było w zasadzie na tyle, co chciałbym wam powiedzieć. Dzięki wielkie za oglądanie i co? Do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.